Dzisiaj śpimy w koszarach. Aby o świcie móc zdobyć niezdobytą twierdzę Srebrna Góra. Pomimo, że mamy listopad, to pogoda okazała się na tyle korzystna, że udało nam się jednak dojechać do Srebrnej Góry i przygotowaliśmy wam specjalnie odcinek do Srebrnej Góry. Gdzie ty jesteś, Magda? O, jest. Jesteśmy pod centrum testowym Kelisa. Zaraz wyjdziemy do środka i zobaczymy, czy mają wypożyczalnię. To mają na pewno, no dobra. Idziemy zobaczyć, co mają. Siema. Witamy wszystkich w Srebrnej Górze. Antoni Zagędruna, Trefiem tego serdecznie. Jak tam dzisiaj teraz są przygotowane? Słyszałem, że dmuchane było. Oj, dmuchane było cały tydzień. I to, no i dalej są liście. I to konkretnie, tak. Dzisiaj siostra z rana o 7 rano trasa B, ja przedmuchana, tak więc powinno być bezpiecznie. Mamy tutaj coś takiego jak opaski. Opaska jest to dobrowolne wsparcie, czy też bilet wstępu na trasy, bo trasy są ogólnodostępne, można korzystać z infrastruktury za darmo, natomiast uczymy riderów, że to nie tworzy się samo, tylko trzeba to budować, utrzymywać. Prowadziliśmy taki system opaskowy wzorem troszeczkę Anglii i może Rychle. Mamy opaski miesięczne, opaska miesięczna jest to koszt 10 zł. Posiadając opaskę, my też dajemy tak jakby rabaty, chociażby na tarpana. Tarpan jest to podwózka samochodem pod górę. Dla posiadaczy opasek i pojedynczy wjazd kosztuje 10 zł, a dla nieposiadaczy 15 zł. Proszę bilecik. O, dziękuję. Na górę możemy się dostać w 3 sposobach. Pierwsza to oczywiście na rowerze, ale to nie są rzeczy dla mnie. Druga to możemy wjechać busem, z tym, że bus nie dojeżdża do samej góry, tylko mniej więcej do 2/3. Albo jechać pick-upem, tak zwanym tutaj tarpanem. Możemy jechać na pacę, tam jest fajnie jechać raz, a jak jest zimno, to lepiej jechać w środku. To, co musimy wiedzieć o trasach w Srebrnej Górze, to to, że one wywodzą się tak naprawdę z cross country, z jeżdżenia MTB po górach i pomimo tego, że mamy wjazd tarpanem na górę albo busem na górę, to i tak są elementy, gdzie musimy podjechać. Jeżeli wjeżdżamy busem, a nie tarpanem, który wjeżdża troszeczkę niżej, to dalej musimy jeszcze podjechać kawałek na rowerze. Pewnie osoby, które bardziej się wywodzą z freeride'u, downhillu, jazdy w bikeparkach, będzie... Jak Magda, ona się wywodzi z freeride'u i downhillu, to będzie dla nich pewnie jakimś minusem, ale z drugiej strony nie jest wcale tak źle, bo wjechaliśmy teraz na górę, kawałek sobie podpedałujemy, rozgrzejemy się akurat przed zjazdem, a potem będziemy mieli zjazd, w którym też mamy w międzyczasie kilka podjazdów. W kompleksie Enduro Srebrna Góra mamy 4 główne linie, niektóre z nich mają jeszcze dodatkowe, alternatywne części przejazdów. Jeżeli chodzi o trudność, no to najłatwiejsza trasa jest D, potem jest A, B, C. Jechaliśmy kawałek trasą A, podoba mi się ta trasa, podoba mi się, bo mogę jechać na niej naprawdę szybko, cały czas coś się dzieje, nie jest nudna, nawet podjazdy, które są po drodze mnie nie męczą za bardzo, bo są dosyć łagodne. A jak tobie się podoba? Bardzo mi się podoba, ale powiem szczerze, spodziewałam się trochę łatwiejszych tras, ale to dobrze, że są takie, to znaczy one nie są trudne, tylko są bardzo zróżnicowane, są zakręty, jest kilka malutkich stromic, naprawdę małych, są falki, fajnie się jedzie. Najbardziej mi się chyba podoba taki ostatni odcinek, gdzie jest dużo zakrętów. Porównując tutaj trasę A do Izla na Żarze, górnego odcinka, ta trasa jest troszeczkę łatwiejsza. tym, że na tej trasie moim zdaniem dzieje się jeszcze więcej niż na Easyline'ie, a te falki, o których wspomniałaś, są o tyle fajne, że to nie... Jest oczywiście kilka takich wybudowanych falek, ale bardzo dużo jest takich falek, które są naturalnie wkomponowane w teren i ciągle ma się to wrażenie, jakby się jechała ścieżką w lesie, co tak, nie? I coś, czego nie ma na Żarze, a co mi się bardzo podoba, to są takie mini uskoki z korzeni. Takie bardzo naturalne i bardzo malutkie. Ziemia nie jest tak bardzo kamienista, więc to, że ona jest zrobiona z ziemi, powoduje to, że nie ma tu kamieni, nie ma tu dużo kamieni. Jeżeli jest jakaś przeszkoda twarda, to raczej z korzeń. Jak widzicie, wystartowaliśmy z tamtej góry, zjechaliśmy troszkę na dół, teraz jest kawałek podjazdu. Spory kawałek, aż na szczyt. Dla osób, które nie chcą wjeżdżać tarpanem, albo mają żelazną łudę, lub chcą sobie wyrobić żelazną łudę, jest trasa podjazdowa, która idzie od samego dołu, aż na samą górę. To jest trasa z budżetu Polak Potrafi, czyli na pewno część z Was wpłaciła tutaj złotówkę, i teraz może mieć przyjemność odjeżdżania. Trasa B jest trasą troszeczkę trudniejszą. Znajdziemy tutaj więcej stromizn, cięższych nawrotów w terenie, trochę trawersów. To, co jest na pewno super, to to, że nie ma tak dużo podjazdów. W zasadzie jest kilka takich delikatnych podjazdów pod górkę. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to moja ulubiona trasa na Srebrnej Górze. Można się naprawdę tam fajnie pobawić, ale też można się naprawdę bardzo dużo nauczyć z jazdy w terenie. Leć pierwszy. Znasz. To miły poprzerabiany. Trasa C to zdecydowanie najtrudniejsza trasa na Srebrnej Górze. Znajdziemy tutaj kilka mocnych ścianek, kilka przeskoków, kilka elementów naprawdę trudnych technicznie w lesie, ale znajdziemy tu też bardzo trudne podjazdy. Trudne, wytrzymałościowe, długie, ostre. Muszę przyznać, że może na tej trasie jest kilka fajnych miejsc dla mnie, ale generalnie nie jest to moja ulubiona trasa i raczej niechętnie na nią wracałem. Na Srebrnej Górze trzeba wspomnieć, że jest coś takiego jak plac treningowy na dole, gdzie można sobie poćwiczyć troszeczkę latanie z dropów, małe stoliki, wchodzenie w zakręty, jazdę po cienkich north shore'ach. Wszystko to, co potem możemy przełożyć na jazdę na trasie, sobie tutaj troszkę poskillować, a potem lecimy na trasie już na pełnej petardzie. Jest z nami Mateusz dzisiaj i Mateusz właśnie pokaże, jak skakać dropa. Mateusz jest średnio zaawansowanym rowerzystą, ale idzie w dobrym kierunku, więc myślę, że najpierw średni i potem duży. Jeee! Może powiesz nam, jaka jest twoja ulubiona trasa? Tutaj nie mam wszystkich, ale na razie to trasa A. Chyba B, ale z rodziną A zdecydowanie. Moje A i B. Moja ulubiona trasa to C. Nazywam się Karol i mam 8 lat. Moja ulubiona trasa to C. B i C szczerze. Ja B lubię. Ja też lubię B, to też moja ulubiona. B5. A jak jest twoja ulubiona trasa? Nie wiem, jeszcze bo jeszcze nie mam C, więc ci powiem. A1. B. Mateusz, jako średnio zaawansowany, powiedz mi, która trasa była dla ciebie najfajniejsza? B, bo najmniej podjazdów. Ja zostaję przy A. Trasa A najfajniejsza. A burgerek dobry? Bardzo dobry. Mówiąc o infrastrukturze Srebrnej Góry, trzeba na pewno powiedzieć o gastronomii, bo na miejscu możemy zjeść super pizzę, hamburgery i naprawdę dobre żarcie. Tak jak powiedzieliśmy na początku filmu, my naprawdę spaliśmy dzisiaj w koszarach, ponieważ u stóp całej twierdzy rozciągają się koszary specjalnie przygotowane dla żołnierzy, którzy walczyli tutaj przy twierdzy i zostały one zaadoptowane pod różne lokale, m.in. hotel Dom Pod Twierdzą, w którym my nocowaliśmy. Zresztą sami zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak widzicie, klimat pokoju ciągle został w takim klimacie koszarowym. Na ścianach podobno mamy nawet jeszcze oryginalne kamienie, które tam były w 1777 roku. Dokładnie. Zobaczcie na suficie oryginalne belki. Co prawda trzeba było to jeszcze dodatkowo wzmocnić, ale klimat spania w takim miejscu jest naprawdę niezły. Czułaś się, Magda, jak rycerz? Jak żołnierz. Wtedy już nie było rycerzy. To są Prusy. To już nie było rycerzy. Wtedy to nie jest XV wiek. Ja myślałem, że w koszarach zawsze spali rycerze. Zwycięstwo! Zdobyliśmy twierdzę w Srebrnej Górze! W końcu się udało, nagraliśmy odcinek, jak wyglądają trasy enduro na Srebrnej Górze. Myślę, że udało nam się pokazać po kolei, jak wyglądają trasy, jak wygląda infrastruktura, dlaczego to miejsce jest ciekawe, dla kogo jest. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek i chcielibyście zobaczyć więcej odcinków również z różnych innych spotów, to koniecznie zostawcie w komentarzu, jakie miejsce Was interesuje. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to zostawcie łapkę w górę. I dziękujemy za 5000 subskrybentów. Tak, 5000 nam teraz pykło. Dziękujemy, przy 10 000 zrobimy. Dokładnie. Hej. No, na wyjazd dostaliśmy jeszcze ziemniaczki. Rychu, jak tam ziemniaczki od Ciebie? Bardzo dobre, to jest rodzaj kozak, czyli kozackie. Bardzo dobre, będą pyszne. Tak. Ale wolisz tak bardziej na fryteczki, czy puree bardziej polecasz? Fryteczki, fryteczki. Zdecydowanie. Dobra, testujemy.